Pokaż, co asystent napisał. Hej Wojtku, co u Ciebie? Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Dostałem dwie czapki, mam jedną czapkę. Dzisiaj pracujemy nad wieloma rzeczami, ale jedną z pierwszych rzeczy z rana jest to, że troszeczkę przemeblowujemy nasze biuro, więc wyjechały fotele. Cześć Magda. Cześć. Więc zmieniamy różnego rodzaju ustawienia, patrzymy, co przyjdzie, co dojdzie, żeby było troszeczkę inaczej. Więc sprzęt, o cześć Piotr, sprzęt wyląduje prawdopodobnie tutaj, a tam zrobimy kącik, więc robimy parę małych zmian, więc do zobaczenia za chwilę. I witam w nowej edycji naszego biura. Dużo się nie zmieniło, ale troszeczkę. Oprowadzę i razem opowiem parę rzeczy, które teraz robimy. Więc tu mamy naszą Magdę, która pracuje teraz nad przelewami i innymi dziwnymi rzeczami. Tutaj nasza półeczka z książkami, wyjechały fotele. Idziemy dalej. Mamy też subskrypcję Amazon Prime, gdzie lecą w kółko Bankarty Wojny dla osób, które chcą oglądać. Tutaj nasze stanowisko do ćwiczenia. Tam zrobiliśmy taki kącik do posiedzenia i do pogadania. Co tu mamy dalej? Tutaj nie ma żadnych zmian. No i tutaj jeszcze odwiedził nas Maciej, który kiedyś miał przyjemność albo nieprzyjemność, nie wiadomo, pracować z nami, a teraz pracuje w chmurowisku. I dzisiaj odpalamy aplikację Darek. Ktoś chce pokazać Darka? Darek.ai, czyli sztuczna inteligencja podpowiadająca, jakie materiały należy przerobić, żeby pójść dalej. I mamy aplikację mobilną, która w tym pomaga. Pokaż, co asystent napisał. Hej Wojtku, co u Ciebie? Elo, elo, elo. I dziś, moje kochane ziomeczki, musimy porozmawiać troszeczkę o przyszłości tego vloga, ponieważ eksperyment, który zaczęliśmy robić, nie do końca się udał. I troszeczkę o tym porozmawiamy i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Natomiast jeszcze zapraszam do naszego studia nagraniowego, które nie wiem, czy ostatnio prowadzałem, ale jest. I tutaj jeszcze mamy tablicę, po której można pisać. Czasami widać wideo moje, gdzie piszę na takiej tablicy. Cześć! Dobrze, więc zakończyliśmy nasz proces, jeżeli chodzi o pomysły. To był taki kilkudniowy test. Te wszystkie rzeczy, które były omówione, się dzieją. Na przykład w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że rozdam 3 aparaty. Jeżeli masz konto na Clubhouse, to w piątek, 5 lutego będziemy mieli sesję, gdzie na tej sesji rozdam 3 aparaty. Taka była decyzja Jana, który wygrał w pierwszym tygodniu. A rzeczy z kolejnych tygodni też się dzieją. Robimy billboard i robimy inne ciekawe rzeczy, które były ogłoszone na koniec tych zadań. Natomiast kończymy z tym elementem, bo myślałem też, że troszeczkę więcej będzie subskrypcji i będzie miało to większą korzyść. Natomiast zabawa była przednia. To nie znaczy, że kończymy, bo robimy pewną małą zmianę. Zrobimy troszeczkę inne challenge, natomiast nie będą one codziennie, będą raz na jakiś czas. I teraz już do tej pory zacząłem pracę nad 2 challenge'ami i te 2 challenge będą brały pod uwagę też naszych widzów. Pierwszy dotyczy tych książek. Już ogłosiłem na Instagramie, że niedługo ogłoszę możliwość dołączenia do mnie. Wtedy przy tym stole tutaj usiądziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób i przy tym stole zaczniemy pracować nad czymś takim jak Biohacking Protocol. Więc osoby, których interesuje takie książki jak Superhuman, Game Changers, Headstrong, Own the Day, The Biohacker's Guide albo Tools of Titans, to te osoby zaproszę do swojego biura i spędzimy razem albo wieczór, albo noc i zrobimy sobie Biohacking Protocol, który potem udostępnimy ludziom. A wszystkie osoby, które będą zaproszone, będą koautorami tego dokumentu. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa to odezwał się do mnie Martin Osmani, zaproponował bardzo ciekawy też format, żeby zaprosić tutaj parę osób, 4 może, i ja, Marcin i jeszcze 2 osoby i wtedy zrobić 24-godzinny live stream z tego, jak my sprzedajemy jakąś usługę albo produkt. Ale zrobimy jakieś udziwnienie, na przykład może to nie będzie nasz produkt, nasza usługa, może to będzie szansa, żeby komuś pomóc. Zobaczymy, zrobimy to w jakiś ciekawy sposób. Więc jeżeli masz pomysł, jak to rozegrać, daj znać, natomiast też jest kolejna rzecz, którą chcemy zrobić. Chcemy więcej wciągać naszych widzów w pewne projekty, ciekawe rzeczy, które potem będą, mam nadzieję, owocowały i dla nas, i dla naszych widzów, i jeszcze dla innych ludzi. Tak więc jeżeli te tematy Cię interesują, daj znać, ale też jeżeli interesuje Cię lekka zmiana w modelu prowadzenia vloga, również zostaw komentarz, będę bardzo wdzięczny. Jakie są Twoje przemyślenia po ostatnim tygodniu tego vloga? Dobrze, mała ciekawostka na koniec odcinka, bo właśnie pierwsze 3 osoby dołączyły do aplikacji Darek i dosłownie sekundkę wyjaśnię, w którym kierunku idziemy z tą aplikacją. Więc aplikacja działa w modelu mobilnym. Na razie używają jej pierwsi klienci. Niedługo pewnie pokażemy bardziej całemu światu. Maciej,
architektura i aplikacja, Wojtek od części merytorycznej i wsparcia naszych wspaniałych klientów. I budujemy właśnie teraz plan na rozwój tej aplikacji. Aplikacja będzie dobierała ścieżki rozwoju dla ludzi, ale też będzie zawierała moduł Just in Time Education. Załóżmy, potrzebujemy w tej chwili coś zrobić na szybko albo potrzebujemy czegoś i aplikacja Darek poleci, skąd tą wiedzę czerpać najlepiej. Plus oczywiście będzie grywalizacja i też nawet myślimy o jakichś dziwnych rzeczach typu możliwość wskoczenia prawdziwych ludzi do takiej rozmowy, aby pomóc jeszcze bardziej niektórym osobom. Więc prace trwają, pozdrawiam Was serdecznie i tym samym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.